Przygody młodocianego czarodzieja, znanego jako Harry z blizną, w rejonach noszących takie nazwy jak ulica Pokątna, zawładnęły sercami milionów. Zarówno książki, jak i filmy oczarowały odbiorców, ale nie gry, bo te wyglądały jak efekt pracy najpodlejszego sortu Mugoli. Aż wreszcie marka Harry'ego Garncarza spotkała się z marką najlepszych klocków w historii. Gry spod znaku LEGO tchnęły nowe, kooperacyjno-platformówkowe życie w niejedną opowieść. Czy LEGO Harry Potter jest najlepszą grą o młodym czarodzieju? Tak. Ale to żadna sztuka przy takiej konkurencji. Sprawdźmy lepiej, czy jest to najlepsza gra w serii LEGO. Recenzeo Videre! Witajcie, nazywam się Kłas, jestem twórcą komiksu dla graczy Gamer9, a to jest wideo recenzja LEGO Harry Potter lata 1.4 w wersji na konsolę PlayStation 3. Tytuł wyszedł też na Nintendo DS oraz Wii, Xboxa 360, PSP, a także PC. Gry z serii LEGO znane są ze swojej humorystycznej, slapstickowej interpretacji prezentowanych opowieści i produkt oparty na Harrym Potterze nie wyróżnia się tu ani trochę. Opowiada bez słów przy użyciu przerysowanych gestów i lekko skretyniałych dźwięków. Osoby nieznające materiału źródłowego mogą mieć trudności ze zrozumieniem fabuły, ale w końcu nie dla nich jest ta gra. Humor jest tu jak zwykle niezły w swoim stylu, a żarty w pewnych momentach rozbrajają. Zabawne, że klockowy Harry wydaje się mieć więcej charakteru niż ten filmowy. Cóż, klockowe odwzorowanie klimatu opowieści jest tu zwyczajnie bardzo dobre. Pozwolę sobie wyrazić tę opinię także w języku gry. Rozgrywka pozornie nie zmieniła się wcale. Nadal biegamy postaciami po kolejnych lokacjach, rozwiązujemy proste zagadki, wchodząc w interakcję z otoczeniem, okazjonalnie walczymy z przeciwnikami i wpadamy w wandalski szał na widok większości mebli i roślinności, których niszczenie nagradza nas potrzebnymi obiektami i punktowanymi znajdźkami. Co ta gra ma do tych wszystkich kwiatków? Pelargonie zabiły jej rodzinę, czy jak? Każda grupka roślinek powinna zostać natychmiast unicestwiona, zadeptana i przerobiona na pieniądze. Nie ma to jak gry uczące ekologicznych postaw. Niestety, rozgrywka nie zmieniła się jedynie pozornie. LEGO Harry Potter ma bardzo mało walki i przeciwników. Indiana Jones, Batman czy Star Wars oferowały przyjemnie zrównoważoną mieszankę eksploracji, zagadek i potyczek z wrogami. Ale tutaj ten balans został zaburzony. Oczywiście jest to po części wina materiału źródłowego. Jeden zdesperowany uczeń. Naładowana różdżka. Ciało pedagogiczne, które nie chciało go przepuścić do kolejnej klasy. W te święta. Nadchodzi czas oceniania nauczycieli. Harry Potter i zaklęcie masowego mordu. No tak, Harry nie kładzie trupem zastępów wrogów, więc i w grze niespecjalnie jest do kogo strzelać czarami ze skutkiem śmiertelnym. Skupienie na eksploracji i zagadkach niestety czyni rozgrywkę nieco nużącą. Ale od czego jest drugi pad i tryb kooperacji, który pozwala dołączać i odłączać się od gry w dowolnym momencie? Z tego elementu seria LEGO jest znana, więc i tu nie mogło go zabraknąć. Wspólne zwiedzanie Hogwartu i walka z Voldemortem to naprawdę świetna zabawa. Szkoda tylko, że grywalne postaci są tak mało zróżnicowane, posługują się bardzo zbliżoną paletą czarów, a wyróżniające umiejętności są dość nieliczne. Jasne, Ron ma szczura, który może włazić do rur, a od czasu do czasu możemy sterować jakimś nauczycielem, który zna w danym momencie nieco więcej czarów niż uczniowie, ale to mało. Niestety, ten brak głębszego zróżnicowania postaci sprawia, że poszczególni bohaterowie nie mają swoich ról do odegrania w większości zagadek, a to czyni kooperację mniej interesującą. Problemem jest też system celowania magią. Każdy z graczy może wyświetlić kursory w odmiennych kolorach i wskazywać obiekty, ale oświetlanie rzeczy czarem lewitacji, który jest tu wykorzystywany nagminnie, używa tej samej różowej barwy. Niejednokrotnie gracze będą przypadkowo ciągnąć w przeciwnych kierunkach ten sam obiekt. Jakby nie dało się tego jakoś zróżnicować, aby każdy z grających nie miał wątpliwości, co namierza swoim Wingardium Leviosa. Split screen nie jest nowością w serii LEGO, chociaż jego działanie tutaj jest nieco osobliwe. Ekran dzieli się dopiero wtedy, gdy bohaterowie oddalą się od siebie, a sama oś podziału jest ruchoma i zależy od położenia sterowanych postaci. Kiedy tylko nasi czarodzieje zbliżą się do siebie, obydwie kamery schodzą się w jedno miejsce i linia rozdzielająca graczy znika. Pozwala to na stosowanie nieco bardziej dynamicznie położonych kamer niż te, które oferowały starsze gry z serii LEGO.
W teorii brzmi to nieźle, ale niestety na świecie jest zawsze coś takiego jak praktyka. Kamery same z siebie nie zawsze pokazują akcję z najbardziej użytecznej perspektywy, a kiedy ekran ulegnie podziałowi, może okazać się, że nie widzimy platform, po których skaczemy. Witamy w platformówkowym piekle. Lego Harry Potter nie jest małą grą. Przebycie 4 lat edukacji zajmie nam tutaj kilkanaście godzin, ale aby znaleźć wszystkie znajdźki i ukończyć tytuł w 100%, będziecie potrzebowali źródełka młodości. A potem nieco czasu. Na przykład... wieczności. Niestety, sama kampania oferuje strasznie dużo chodzenia po czarodziejskiej szkole. W jedną i w drugą, wszerz i wzdłuż. Koło drugiego roku wydłubiecie ze ścian i obiektów większość tego, co jest tam do znalezienia, a potem czekają was kilometry biegania po swoich śladach. Teoretycznie jest tam wiele ukrytych skarbów, do których dostęp dają nam kolejne zdobywane czary, ale to odkrywanie nowego na starym terenie kończy się w połowie zabawy. A potem liczą się już tylko nowe lokacje, do których dochodzimy przez ten cholerny Hogwart 10 raz! Poza kampanią czeka nas jeszcze bateria dodatkowych poziomów z zagadkami oraz całkiem rozbudowany moduł budowy własnych map. Dzięki niemu dorośli mogą znowu pobawić się klockami, bez żenującego uczucia bawienia się zabawkami dla dzieci. Nie żeby nasze dorosłe umysły miały ochotę wrócić do wieku, w którym nasza zabawa Lego była akceptowana społecznie. Wcale! Jesteśmy na to zbyt dojrzali, tak? Oprawa wizualna Lego Harry Pottera to klasyka serii. Nic technicznie powalającego, ale w swoim klockowym stylu świetnie odwzorowuje klimat opowieści. To samo robi też muzyka, którą gra kradnie prosto z filmów. Dopełnieniem jest całkiem dobre udźwiękowienie. I oto całe Lego Harry Potter lata 1-4. Niewątpliwie najlepsza gra o młodym czarodzieju i jedna z najbardziej rozbudowanych pozycji z klockowej serii. Niestety, moim zdaniem nieco gorzej zbalansowana niż Lego Indiana Jones czy Batman, które wygrywają dzięki bardziej zróżnicowanym rolom postaci i urozmaiceniu rozgrywki walką. Mimo wszystko, koop jest wciąż świetny, a humorystyczne przetworzenie oryginału wspaniałe i zabawne. Dwójka graczy nie może się tu nudzić. No, może trochę podczas kolejnego przemierzania tych samych korytarzy czarodziejskiej szkoły. Niemniej, Lego Harry Potter lata 1-4 dostaje ode mnie 7 z dużym plusem na 10. Fani Harry'ego z zamiłowaniem do lokalnego koopa mogą rzucić na ocenę Wingardium Leviosa i unieść ją do 8. Udanej zabawy w magicznym świecie klocków! Game on! Tak, moje życie wcale nie byłoby uboższe, gdybym tego czegoś nigdy nie zobaczył. Naprawdę.